Cześć, witajcie, z tej strony Michał. Dzisiaj jest ze mną mój sąsiad Jestem ja. Mikołaj. Sąsiedzie, co ty masz Siema. za babkę po kosz? Jaką? Nie wiem, jaką mam. FMZ. No, z Perylylu chyba A. jeszcze jaka. Ogólnie ludzie, No. dzisiaj u sąsiada na usługach jestem. Na 7 rano byłem zamówiony. Piłka pod presą jest. To wyciągnij, bo Piotr by mnie zabił. Dobra. Nowy nabytek, Simpa, do rolujących. Znaczy Sipma. I jedziemy dzisiaj Ursusem. W dalszej części odcinka zobaczycie kolejne nowe nabytki. A więc wytrwajcie, wytrwajcie. Zobaczycie. Prasowanie słomy u sąsiada i no. Tutaj Daro jest, nie? Tu wielki, co domem. I o chwaścików trochę porosło, ale to tam wiecie. To niepotrzebnie rozcięcie włączyłeś jak ten. Łocie sąsiad, tu rośnięcie to nie, nie wiem, to tak rośnie, że ja nie wiem co tu się dzieje na tej naszej wsi, że to tak rośnie. Jak widzicie, z Ursusem sobie ta Simpa daje radę. Się Ursus ze Simpą sobie daje radę. Jeszcze ten, kupiłem sobie nowy ciągnik na kredyt. Ale to ten, to zobaczycie potem. I ten, i trochę ten, rozrywał tą prasę w pół, ten ciągnik, jak się inno ją prasowało z tamtym ciągnikiem. Więc dlatego 60 idzie z tą prasą, bo. Jak tam sypie? No i rek tak sypie, że już pierwszy balocik jest. Pół moje, więc Kurde, żeby on prasowane. tam nie poleciał. Nie, to Simpa tutaj spokojnie, to nie wyrzuca za mocno. Dobra, Irek, startujemy z kolejnym. O, jednak nie, dobra. No ludzie, troszeczkę ten, I mało czemu to. się te baloty tutaj turlają? No bo ten, bo z górki jest. Sąsiad, ile ty miałeś fizyki? No dobra, ale tak ogólnie ci powiem, to nie No. wiem, czy jak ktoś ma górkę, to mu się baloty turlają. No, w realu nie, no w tej farmie nie. Tak, to jest To sąsiada, wiem, że który to się jest zachciało farm. nam gry grać. A sąsiedzie, ty je zbierasz od razu, czy jak? Nie no, ja popresuj trochę, bo tak wiesz. Jo, Poczekam. ja nie wiem, kto podpoli. Wyświadczy mi się. Ogółem, A myślę, że muszę tak. zobaczyć, po ile są jajka. Jo, sąsiad tam inna jajecznica jeszcze mi dzisiaj na śniadanie powiedział, że zrobi. Łe, ale tanie. Tak, jak barszcz. A barszcz se pije Po teraz. trzy koła są. No, barszcz sosnowskiego tu nawet rośnie chyba u sąsiada, tak widzę. Dobra, No, ty rośnie tam. damy trochę w palnik, bo tu taki cieńszy pokos. Czego to sąsiad masz tą słomę? No tak daje, ja tak daję, jakby chciała, nie mogę. Pszenicy tutaj jest. Chyba niska ta pszenica Bo była, bo. było pryskane na skracanie, wiesz? Jo, bo ten. Mi Miałem od na sąsiada. słomie nie zależało, bardziej na ziarnie. Miałem ogólnie ludzie ten, od sąsiada brać słomę, ale posiałem owsa i mi nie będzie potrzebne. Matko Bosko, często chodźcie. Dobra, damy pomy klapę od prasy. O. Dobra. Kurde, trzeba jeszcze trochę postać. Nie, tu żadnych komputerów nie ma, to na wyczucie trzeba jechać. Tak, trzeba od prawej do lewej, nie? Żeby równe baloty były. O kurde, to tego sąsiada nie wiedziałem. Dobra, trochę nierówne byś miał. O! Dobra, bo tu na Byłem na ba. przyczepie się ułożyło. Jak? Dobrze, żeby się ułożyło na przyczepie, nie? A, na spak. No czaję, sąsiad, czaję, czaję. No, ogólnie ludzie jeszcze ten, jak tu sprasuję u sąsiada, to ten, żniwa będą. I wam pokażę nowe nabyteczki, jakie są u mnie. Nie tylko tą Simpę. Ale jeszcze Puch, ale Puch to zobaczycie może po żniwach dopiero. Bo ten, bo na razie na stoi u dealera. Dobra, elegancko tu wylatuje balocik. No, 60 na ile? 2000 obrotów i lecimy z tą praską. No, ogólnie dziękuję ludzie za tam dobre łapeczki właśnie pod ostatnimi filmami. Mam nadzieję, że tak nadal będziecie to łapkować i łapeczkę w górę tam możecie ino zarzucić. I ten, i co jeszcze? I ten. Nie wiem, co tam chcecie. 950 wyświetleń i następny odcinek wlatuje. Bo łapkować ładnie nawet łapeczki lajkujecie, ale tych wyświetleń tak średnio, no to udostępnijcie tam, zaproście mamę, tatę i rodziców na filma. Może im się też spodoba. Ja no oczywiście żartuję, ale jak tam możecie, to udostępnijcie też, żeby więcej osób zobaczyło. Bo fajne. Fajnie się wtedy jest motywacja większa. Kurde, sąsiad ci powiem, że z No, górki tak jak go jadę, to z już. tej Simpy nie chcę wylatywać. Jak nie chcę wylatywać? No bo do środka wlatuje za nas na zewnątrz. O matko. To niedobrze. No tak średnio mi powiedział ci sąsiedzie, tak średnio. A ty sąsiad co teraz działasz, bo tu cię nie widzę nigdzie, tam stoi do nas. Ej, ten, patrzę sobie na tym, na Elicie, co za ciągnik kupić, wiesz? A, ja kupiłem zagraniczny.
Bo Zetor, no ja też chyba będę kupował zagraniczny. Bo Zetor chyba pójdzie w odstawkę i do dwunastki tura zamontuje. Matko Bosko, to ile wydatków będzie? Daniel, Nie, był dużo nie, bo tego się tak no, wydaje. nowego czy tam używanego sąsiada, nie wiem, jakiegoś brona, ale się to używamy. Nie lepiej do nie z turem sobie jakiegoś poszukać? Proszę, ja ciebie, sąsiedzie. Bo zaś takim bydlakiem, tym nowym, bo na pewno większe będziesz coś kupował jak 1224. Takim bydlakiem No coś z tak. nawozem wjechać, to wisz. No niby tak, ale co, to dwunastkę bym sprzedał? Nie no, 12 to sobie na przykład zostawisz, żeby kupić coś z turem zamiast Zetora. No ale kupię większego z turem jeszcze? No, ja kupiłem jeszcze większego z turem. No tylko później wiesz, jak tutaj sobie wysypię gdzieś w stodole, nie? To lepiej, żeby troszeczkę mniejsze to było. No to 12 ma bardzo długi przód. No tak. Kurde, no już to mi tu się jakiś Olek Bandziorek dołącza do serwera, wyświetla. Egino prasą tu manifestuje prasą. No trochę balety się Jest po. taki fajny case, nie? No ja też mam tasę teraz. Się pochwalę ludziom jeszcze ogólnie, że też mam Taka case. 150. Uła, to już duży ciągnik jest. Pumka, no. Pumka. Sąsiad, Pumka. to nowe rzeczy już są. Ja tam kupiłem To wiem. starszego. I ona też by była z turem, tylko by trzeba było też tura wymienić. No bo ten tour od Zetora to stary jest. A ty chyba go od nowości No. masz z turem, nie? Nawet. Tak, od nowości. O, i tą pumę idzie dobrze, ładnie ścipować jeszcze. Matko Bosko, sąsiad. Ty to zimi se nakup, a nie takie wielkie ciągniki od razu. Ja sobie kupiłem ciągnik, ale teraz muszę zimi kupić, bo teraz mam za duże sprzęty trochę. A ty już tam poprasowałeś wszystko? Sąsiedzie, jeszcze dwa rządki. Tak nie idzie jak tymi New Hollandami czy tam czym innym. Proszę, ja ciebie bardzo. Zaś mi sąsiedzie, jak No, będziesz pakował przepraszam. na przyczepę, to policz ile jest i dogadamy się z ceną, ale tak myślę, że 80 byś musiał dać. Dobra, dam ci 100 od balota tam. Pewnie nie Dobra. marudził zaś. Cud miód, sąsiedzie, cud miód. No, A widzicie. nie policzysz to jak teraz są? Właśnie czekaj, no. Tutaj jest jeden, widzę. Widzicie, drona To sobie czekaj, to ja policzę. 4, 5, 6, 7. Oś, ósmy, które się. Nie, tam jest 4. 8, proszę ciebie, ja sąsiedzie. 8 już jest. No 8 to albo będzie 9, nie? 9 albo 10 nawet będzie. Ten jest No dziewiąty. to tak na przyczepkę wejdzie. No, sąsiedzie, widzisz, kurde, to słabo ta pszenica, słabo. Dała No tu mówię, sobie. spryskałem na skratem. Tutaj i tak będzie cały czas jakaś pszenica albo jęczmień, wiesz, bo No. to do kurtu tutaj wszystko. A to sąsiedzie, mogę ja u ciebie tu Ursusa zostawić i iść tam do domu działać, bo tu będę miał prasowanie No obok. możesz iść tam gdzieś, nawet możesz go tutaj na polu zostawić, wiesz? No, na podwórko wiadę. Bezpiecznie będzie. Albo na podwórko. Tu przyjdą jakieś ancymoty z krzaków na śrubokręt, odpalą i po Ursusie będzie. Nie no, niepodobno. Tutaj żadne takie rzeczy się nie działy. Sąsiedzie, ale to jest Ursus. No. Dwunastkę ty tam trzymasz pod kocem, to nikt nawet nie wie, że to ciągnik stoi, jak stoi pod kocem. Dokładnie. No, sąsiedzie, jest 10, więc tam ile dasz, tyle wezmę. Tylko jeszcze tą słomę, co zostanie, to ja sobie wezmę, bo No. pół walota miałem w prasie, to tam to pozbieram i sobie wezmę do siebie. Dobra, nie ma problemu. Proszę, ja ciebie bardzo, sąsiedzie. Dobra, ale pewnie powiecie, że ten, że mogłem większy ciągnik do pracy wziąć, a nie 60 wiecie, że ja powiem, no nie daję radę lekko z tym prasą, bo to nie takie rzeczy ta 60 ciąga, wam powiem. No, ale jestem w trakcie wymieniania sprzętu, bo ogólnie mój pług teraz będzie więcej brał jak mój krymer, to będę musiał coś kupić w końcu. Dobra, tu sobie ludzie staniemy, może u sąsiada, o tutaj zajedziemy sobie, koło jego starego kurnika. No, ludzie, tutaj stoi mój bajzon. Tu już obmuciłem sobie jęczmienia trochę wczoraj. I tym lecimy dzisiaj na Hawirę. Na Hawirze, co tu się zmieniło? Tutaj jest nowy nabyteczek. Piękny, elegancki. Case International 1056XL o mocy 120 chyba 5 koni. Tak? 120 koni. Stule ze sturem stola Robust F. Przelotówka ładna. Nawet otwierane drzwi są, wam powiem. Tylko czekaj, jak to jest? Shift J. No widzicie, tutaj ładnie jest. O, drzwiczki sobie otworzymy trochę.
Trochę słabo te drzwi się otwierają. Tak mnie, ej, tak mnie namówili na to pole, nie, że teraz pola szukamy w pustyniach. Jo, ja Takie tam... dość fajne znalazłem. Ta? Matko Bosko. Ja zobaczę, bo teraz W ten... lesie, ino. Bo ja O, i teraz... tutaj nawet do mucenia by było, gościu sprzedaje. Ja Jakiś teraz... seden. Sedenik? Pozdrawiamy. Tak jest. Dobra, zamykamy te drzwi Tylko może. nie wiem, jak tu będzie z granicami tego pola, ci powiem, bo tu jest wkoło las. Dobra, zamykamy, no. Ale pole ładne, w prostokącie. Też ludzie, nowym nabytkiem jest ta przyczepa skorupowa, tutaj taką ładną kupiłem sobie. No, lecimy sobie z bizonka wysypać zboże. Jeszcze pół jest, już czteroskibowo obracany, nówka. Też, nówka sztuka. A jaki to zobaczycie, myślę, w następnym odcinku zobaczymy, w którym ja pojadę go odebrać, Tak, bądź... zobaczycie, zobaczycie. W którym pojadę go odebrać, albo... O kurde, czym ja tu zahaczyłem? Aha, bo ta przyczepa pewnie ma kolizję jakieś. A zobaczycie w następnym odcinku, bo raczej w następnym odcinku pojadę go odebrać, więc... Więc wyczekuj ta. Dobra, to ja jadę mucić. Kupiłem pole. Kupiłeś czarny ciągnik, a jakie? 72. Matko, ile dałeś? 73 tysiące. Tanie ty! Czemu ja o nim nie wiedziałem? A szukałem tego pola, szukałem takie, mówię, byle ta nie była duże. Ładne to pole jest tam. Muszę Tak, spotkać. bizony tam trzeba się trochę tłuc, no ale. Ale jest kawałek ktara, to można jej ciuchrać. Dobra, jak No, widzicie. tam jest dość sporo, ci powiem. Dobra, ludzie, rurę se zamknę, bo hydrauliczną mam, to mogę se zamykać, no. A ja tu bizonem już wjeżdżam znowu w Kurde, wiesz mięsień. co, tam nie ma żadnego nawożenia, abym na słomę to walnął, ale to już nie, to nie. To Weź, walić. sąsiad, odpuść się. O, za dużo roboty. Na sieczkę pójdzie, to lepsza próchnica, idę sprawdzę. No, musisz doprowadzić do dobrego stanu tamto pole. Możesz się przeorać, bo No, bo ludzie to wiesz, wiesz. wiadomo, co tam będzie. Jo. Widzicie, ludzie, już łąka na kolejny pokos jest. W ostatnim odcinku były sianokosy? Nie, miały być, ale nie były. Nie nagrałem wam pierwszego pokosu, więc tutaj drugi pokos myślę, że wam nagram, bo to już trochę z innym sprzętem będzie. W ogóle i w ogóle. No, tak troszeczkę, troszeczkę. No. A teraz ile ma? A teraz już nie masz Sztejra, nie? Nie, nie mam już teraz. Teraz mam case'a, z którym. Też O, no niby z tak. tej samej marki prawie to jest, ale... Ale ten, jakoś ten case'ik lepiej chodzi, w ogóle lepiej mu się z oczu wpatrzy. No, zobaczymy. Ta, Elegancki. na następny sezon ino kupię ciągnik. Jo. Ja raczej na jeszcze kredyt, zdolność kredytową mam, więc raczej pole kupię na kredyt. Kolejne. Więc no, a ty sąsiad Ja ma nie, kredyt? ja musiałem dychę kredytu teraz wziąć na to pole, także. No, bo sąsiad ogólnie bogaty, na tych sojach się zbogacił cały. No i na rzepaku ci powiem też. Jo, a ja tam tylko zboża praktycznie hoduję, to się nie zbogacę. Ale może No bo zasieję. ty masz mało areału trochę, nie? I tak wiesz, nie wiadomo co zasiać. I sąsiada się podpytam, jak to się hoduje te soje, to może zasieję No sobie tam soja przy to jest sobie. najłatwiejsze co może być, gorzej z rzepakiem. To ciul, zahoduje te soje sąsiadom na następny sezon. O kurde. Ale sąsiad też teraz miał cenę, bo 4,5 koła za tonę to. No, ale miałem mało, nie? Bo miałem tam 3,5 tony. No, 4 tony miałem. A z ilu, z którego? Aha, z tego poja chyba. Dobra. No, tam jest spory kawałek. Jo, to zbiornik miałeś nawet, nie? Kurde, drzwi w case zostawimy otwarte, się nakurzy mi tam. Ale ciul, przynajmniej się wywietrzy Nie, tam. czekaj, miałem ponad tam zbiornik, no to wiesz. No nie wiem, sąsiedzie, nie wiem, jak to tam było. Ale nie no, ogólnie to gitarka, ten jęczmień sypie. Ja Zobaczymy. też tutaj mam jęczmień. A jest cena na jęczmień? No coś tam, sąsiad, widziałem, że ten rosła, bo tam oni w internecie zapublikują, jak cena rośnie czy coś. Nie trzeba to się... Rośnie na jęczmień, faktycznie. Jo, tam jest, widzę na tablecie. W Bizunie tableta, który montowałem na barierce. Tak mi czyni się, że... Kurde, ale na placu buraczanym spadła ta cena, ten jęczmień. 390. To? No, A na faktycznie. razie najwyższa jest na biocerze koło mnie po 1100. Jo, ale to chyba i tak jest mała, ci powiem, w sąsiedzie, bo ja w tamtym sezonie po 1500 sprzedawałem. Ja zobaczę, bo raczej na tej skorupie zostawię ten jęczmień, bo jedną przyczepę do balotów mam tego z maja nadal mojego, poczciwego. A ta przyczepa No ja bardzo... też muszę tą sumę sprzedać tam faktycznie. Kurde, teraz se roboty narobiłem, aby. Aha, moment to.
Matko Bosko, kosa mi tarabani w bizunie. Kłosa tarabani. Ło, jeszcze header mi spadł. Chyba granice są dobrze, to pole tak widać, że jest w miarę równe. Co się dzieje, ja tam przyjdę do czaje potem, jak skończę tu nagrywać, no. Tylko którą mnie godzinę zaczynali sąsiedzie? O 15. Oj, nie wiem, nie wiem. Jo, ale tu na Sibi, to w Bizynie ogólnie wam powiem, ludzie, jak u sąsiada w Bizynie, ty tak ładnie słychać w miarę tym, bez czeszczeń. Sąsiedzie, a mnie jak tam słychać u ciebie na Sibi? A bardzo dobrze, naczekam. Elegancko jest. Takie dobre Sibi radia, nawet antenę sobie postawiliśmy na wsi jednym, na bocianim gnieździe, tak ten. Tak jest. Jest postawiona antena. Jo, ja tu dwa zbiorniki będę miał ponad jęczmienia z tego mojego poletka. Elegancko. No ja na razie pół kółka zrobiłem, mam 1,5 tony. Pół kółka, 1,5 tony. No kółko zbiornik, nie? To nawet, bardzo nawet. No jak na pole, co nie ma nic nawożenia, to człowieku. Prima sorda, którą tam klasę masz? Tu jest chyba druga i trochę trzeciej. No, to trzecia to dobra, tu dalej jak te najlepsze tereny. O tu ode mnie w kierunku na południe to już coraz gorsze są, a tam do góry to tylko są... wiesz, w koło to jest las, nie? To tutaj była niekiedy to nawet 6 zer. Możliwe, ale sąsiedzie, co najgorsze, jak będziesz orął, żebyś korzeni nie powyrywał tam zbytnio jakiś. Nie, ja tak głęboko to nie orzę, nie? A no w sumie ten Ursus to nie daje rady pewnie tak głęboko. Tak, tak. No. I zobaczymy, jak ten twój case będzie szedł z tym pługiem. Proszę, ja ciebie, sąsiedzie, ja tu na mojej gliny pokupiłem sobie nawet odkładnice listwowe, więc wisz. Dobra, ja tam lecę do sąsiada. Oho. Ludzie idą przez miedza, tam przeskoczymy do niego, zobaczymy, jak to tam mu idzie. By nim kończyć, tylko go jeszcze nagrą. Jak tam poci się na tym bizunie. Tu idą do lasu, zeskoczymy. To jak mogę sobie białą koszulę zamontować. Zamontować tego. Proszę, ja was bardzo, tutaj jakąś polną dróżką pójdziemy. Polną, jako leśną nawet. Matko Bosko, ale kawopola, to masz, proszę, ja ciebie, sąsiedzie. Nie? Wapno, wapno, kawopola. Wapno widać, będziesz musiał tu sąsiedzie zastosować, bo tu kurde widzę. To ty gadasz? To zboże takie niewykształcone, sąsiedzie, tutaj takie te plewy też takie lecą, jakby chciały, a nie mogły. No muszę zobaczyć właśnie na tym kurde. Tak, sąsiedzie, co idzie tak, tam, sąsiedzie, jest ten. Dobrze, ludzie, ja wam się kręcę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Na krótkofalówce tu ze sąsiadem jestem na łączności. A jest. Pamiętajcie Long stop. O łapce w górze. I udostępnijcie jak możecie. I trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Cześć.